Welcome to episode number 171, Stoszerem Dzisiaj Jeden of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or on BitChute and YouTube, Learn Polish. You'll find the information in the podcast description. Get lessons from Kamala on polonaswitch.com and my four other podcasts, Awakening to Wake You Up, Meditation to Chill You Out, Speaking Podcast to Help You Speak in Public, and the Crypto Podcast to Help You Invest. All can be found on rykon.com. Cześć, Kamala. Roy, cześć, cześć, jak się masz? Dużo pracujesz, widzę, dużo podcastów, dużo projektów, dużo roboty. Robota to praca. Witam również wszystkich naszych studentów, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jesieni. Roy, co to jest jesień? Autumn. Dobrze, są cztery pory roku, tak? Teraz jest. Or seasons, yeah. Jest jesień, potem jest zima, potem jest wiosna, Roy, wiosna i na końcu lato. Dobrze, brawo, lato. Jesień, zima, wiosna, lato. I teraz będzie jesień, prawda? Jesień. Lubisz jesień? Może być. Lepiej lato, ale... Wolę, I prefer, wolę lato. Wolę. Jesień... Szczególnie polska jesień jest bardzo piękna. Ma złote, żółte, czerwone liście lips, tak? Bardzo piękna. I mamy taki tekst i będziemy czytać tekst. Tak. Dla naszych studentów. Proszę. Ale ten liść nie jest dobry na samochód, tak? Kiedy park obok drzewo. Kiedy liście spadają na samochód, to nie tak. Jest dobre, bo nie widać drogi, tak? Jedziesz i nie możesz zobaczyć drogi. Witaj październiku. Co to znaczy październik? Welcome October. Ja myślę, że ty masz urodziny w październiku, Roy. Myślę raczej. Witaj październiku. Lubię jesień, bo jest magiczna. Co to znaczy, Roy? Lubię jesień, bo you jest... like autumn because it's magic. Jesienią nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Autumn isn't very hot and not very cold. It's not too hot, tak? It's not too hot. And is too, yeah? Okay. Tak. Za jest too hot. Za, okay. Nie jest za gorąco, ani za zimno. Uwielbiam jesienne kolory. Uwielbiam, to jest I love, I adore. I love autumn colors. Dobrze. Często wychodzę na spacer i fotografuję jesienne kolorowe liście. Often I go for a walk and I take pictures of colorful autumn leaves. Proszę, piękny tekst i pięknie czytasz, znaczy czytasz, tłumaczysz. Jesienią dzień jest krótszy. Autumn days are shorter. Dlatego więcej czasu spędzam w domu. That's why I spend more time at home. Leżę pod kocem. I lie under the blanket. Wow, piję gorącą herbatę z imbirem. I drink hot tea with ginger and honey. Oraz czytam ulubione książki. Or I read my favorite book. Robię też plany na przyszłość. I also do a plan for przyszłość. I don't know that word. Future. Okay. Okay, Roy, spróbuj przeczytać ten tekst. Proszę, przeczytaj. Lubię. Po angielsku. Po polsku. Witaj październiku. Witaj październiku. Lubię jesień, bo jest magiczna. Jesienią nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Uwielbiam jesień kolorowy. Często wychodzę na spacer i fotografuję kolorowe jesień liście. Mm-hmm. Jesienią dzień jest krótszy. Mm-hmm. Dlatego więcej czasu spędzam w domu. Leżę pod kocem. Piję gorącą herbatą z imbirem i miodem. Modem. Oraz czytam ulubione książki. Mm-hmm. Robię też plany na przyszłość. No super! To taka praktyka czytania. Dzisiaj praktykujemy czytanie i też nasi studenci, proszę, przeczytajcie ten tekst i napiszcie dla nas, dlaczego wy lubicie jesień.
dlaczego lubicie jesień. Będziemy czekać i praktykujcie czytanie tego tekstu. Czytanie po polsku jest ważne, nie tylko mówienie, ale też czytanie, także przeczytajcie ten tekst. Jeśli macie problemy z wymową, z fonetyką, napiszcie, chętnie Wam pomożemy z Rojem. Prawda, Roy? Dziękuję bardzo. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I was actually surprised I was able to translate it all, so that just shows your lessons are good for me. A, no właśnie, ja też jestem zadowolona, happy, że ty tak ładnie wszystko przetłumaczyłeś, bo ty nie widziałeś tego tekstu. To nie będzie dobra reklama dla nas, kiedy ja nie mogę czytać nic. Ale pięknie wyszło. Dziękuję, Roy, bardzo. Yeah. And just to let the listeners know, I don't read this beforehand because I just want it to be authentic. And if I do mistakes, as you see at the end, I didn't know that word and I didn't know how to pronounce it. So it's just kind of showing how I am, and it might help you as well. So you can get lessons from CamillaPolonaSwitch.com and all our episodes on LearnPolishPodcast.com or on BitChute and YouTube. Be sure to give us a thumbs up, 5-star rating and a comment. It all helps. And we actually answer the comments as well. So be sure to let us know as well if you'd like us to cover some other topics and what you thought of this. Did you enjoy this? Because we can do more like that. So dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.